Co się dzieje w Brawl Stars jest niewyobrażalne. Zero chromatycznych kredytów od najnowszej aktualizacji, ponieważ zostaną one usunięte z gierki oraz totalnie za darmo nowy karnet Zadymiarski Plus, który będziecie mogli zgarnąć na moim kanale, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic nie przegapić, no i dowiedzieć się informacji, jak oczywiście zdobyć darmowe przedmioty. Niestety chromatyczne kredyty zostają usunięte z Brawl Starsa, a co za tym idzie, chromatyczni zadymiarze również. Ale na plus wychodzi nam mnóstwo ciekawych innych rzeczy, a między innymi nowe wydarzenie, które aktualnie już się w Brawl Starsie zaczęło i co ciekawe, już kiedykolwiek je mieliśmy i udało nam się całą tą aleję zapełnić, więc mam nadzieję, że teraz będzie podobnie, a chodzi tutaj głównie o to, że musimy łącznie zrobić 4 miliardy eliminacji, żeby cały, jak widzicie, szlak odblokować. No i oczywiście za zerowe mamy już podwójne star dropy i za kolejne po prostu schodki będziemy mieli kolejne kozackie nagrody. No i jak widzicie, kolejną jest, moi drodzy, podwojone masterowanie. Następnie mamy deszcz monet i mamy oczywiście jeszcze za granie chromatyczne kredyty, no i oczywiście jeszcze podwajacze żetonów. No i najlepsza rzecz chyba jest teraz aktualnie, bo jest to, moi drodzy, 100% podwojenie masterowania. I jest to naprawdę mega opłacalne i za chwilę Wam wyjaśnię, o co tutaj chodzi, ale cofnijmy się jeszcze kawałek niżej, jeżeli chodzi o chromatyczne kredyty. Pewnie zapytacie się, po co Wam są aktualnie chromatyczne kredyty. A chodzi tutaj głównie o to, że chromatyczni zadymiarze zostaną usunięci, to zmienione zostaną ich rzadkości. No i oczywiście będziemy mieli na przykład legendarne, epickie i mityczne i dzięki temu będziecie mogli sobie odblokować totalnie za darmo aktualnie legendę. Jeżeli zbieracie na jakiego zadymiarza, to koniecznie odblokujcie sobie na przykład Lu albo Cordeliusa, który po wyjściu najnowszej aktualizacji będzie legendarny, a to łączy się tylko i wyłącznie z jednym, że będzie droższy. Ale wracając do naszych po prostu kamieni milowych, z każdym odblokowaniem kolejnego jakby poziomu nie będzie tak, że będziemy mieli na przykład zmianę nagród, tylko po prostu wszystko będzie się stakować i na przykład będziemy łącznie mieli podwajacze żetonów, podwojenie masterowania, podwojone punkty mocy. No ale patrzcie teraz na to, totalnie za darmo nowy karnet Zadymiarski Plus, który będziecie mogli zgarnąć na moim kanale, jeżeli będziecie oglądali moje filmy oraz zasubskrybujecie w tym momencie mój kanał, żeby niczego nie przegapić oraz zostawicie mnóstwo łapek w górę. I dodatkowo razem z tym, że będę mogła Wam rozdać oczywiście te karnety, to będzie do rozdania 5 chromatycznych kodów, dzięki czemu dostaniecie wszystkich chromatycznych zadymiarzy za darmo, więc szukajcie tych hashtagów. No i powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że twórcy wymyślą coś takiego. Tutaj dalej mamy jakby pokazane te wszystkie kamienie milowe, które możemy sobie aktualnie już teraz wbijać. No a teraz przedstawię Wam szybkie 3 tipy, które możecie sobie wykorzystać do gierki, aby jeszcze aktualnie zyskać jak najwięcej. No jak wiecie, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, chromatyczni zadymiarze zostaną usunięci i zostaną podzieleni na różne rzadkości, dlatego polecam Wam chromatyczne kredyty aktualnie przeznaczyć na przykład na Cordeliusa, czy na przykład na innych zadymiarzy, którzy będą mityczni, więc oglądajcie koniecznie odcinek do końca, bo Wam przedstawię, który zadymiarz trafi do jakiej rzadkości. Drugi protip jest również bardzo ważny, a chodzi tutaj głównie o punkty za masterowanie. Dzięki temu, że będziemy mieli również podwójny event za masterowanie, w sensie event, dzięki któremu będziemy zyskać podwójne punkty do masterowania, to nam się koniecznie bardzo mocno przyda, bo jak wiecie, zadymiarze zostaną rozdzieleni do różnych kategorii, a co za tym idzie, epicy będą mieli naprawdę bardzo małe nagrody. No i w sumie teraz możemy sobie porównać, jak to będzie wyglądało. No i jak widzicie, aktualnie Maisie jest chromatyczna, ma 200 tysięcy coina, później będzie miała tylko 1250. Chromatyczne kredyty zostaną na zastąpione na zwykłe i 150 jest to naprawdę mega opcja. No ale jak widzicie, na przykład coina dostaniemy nieco mniej, więc polecam Wam teraz bijać dzięki temu, że będziemy mieli jeszcze dodatkowe punkty do masterowania. Na początku mamy 50 przy odblokowaniu drugiego kamienia milowego, no i oczywiście później przy odblokowaniu przedostatniego będziemy mieli 100% właśnie doładowań do naszego masterowania i na koniec dostaniemy jeszcze legendarnego stardropa, więc musimy się razem spiąć, no i oczywiście wszystko wbić. No a teraz jest problem, jeżeli nie wykorzystacie chromatycznych kredytów, bo macie na przykład już wszystkich zadymiarzy, a nie chcecie po prostu ich wydawać na sławę, to możecie sobie poczekać, no i właśnie chromatyczne kredyty zostaną przewalutowane w
wartości 1,85 zwykłego kredytu, czyli później będzie to tak, że jeden chromatyczny kredyt aktualnie będzie przeliczony na prawie dwa zwykłe kredyty. Jest to całkiem sporo, ale fajne jest to, że nie musicie odbierać ich od razu, tylko na przykład poczekać na zadymiarze, który aktualnie wyjdzie. Dobra, jesteśmy teraz w gierce i oczywiście mamy tutaj jeszcze rozpiskę Chroma No More i oczywiście sobie w nią wejdziemy i zobaczymy, czy jest tam jeszcze coś ciekawego ukryte, czy nie do końca. Koniec chromatyczności i zmiany w grze. Koniec chromatyczności, dobra, bla bla bla, to już było. Chromatyczni zadymiarze zmieniły się w różne rzadkości. O, właśnie to, co wam wcześniej wspomniałam. Mamy epickie, będzie to Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gale i Colette. Mityczne to jest Lou, Ravs, Buzz, Feng, Janet, Otis, Erty, Charlie, Eevee i Buster, no i oczywiście legendarny Cordelius i Serge. Oczywiście wy również to macie w gierce, więc sprawdzajcie i odblokujcie naprawdę wysokiej rzadkości zadymiarzy, czyli na przykład w pierwszej kolejności Cordelius i Serge, później właśnie mitycznych, no i na końcu epicki, no bo w zwykłych kredytach będą oni później tańsi po prostu. Wszystkie chromatyczne kredyty zmienią się w kredyty, no to właśnie po kursie 1,85 zostaną później przeliczeni. Karnet zadymiarski i Aleja Pucharów. Każdy nieodebrany chromatyczny kredyt w bieżącym karnecie, dobra, zostanie odebrany. Nieodebrane chromatyczne kredyty z karnetu zadymiarskiego z poprzednich sezonów zostaną automatycznie odebrane i wykorzystane na zadymiarza, którego aktualnie odblokujesz. Jeżeli masz już wszystkich zadymiarzy, zostaną wykorzystane na sławę. Okej, to jest słabe, więc muszę po prostu wszystkie chromatyczne kredyty odebrać. Dobra, poziomy mistrzowskie, sławy. Nagrody poziomów mistrzowskich odpowiadają rzadkości zadymiarza. Im wyższa rzadkość, tym lepsza. No i oczywiście to już wam też mówiłam, żebyście masterowali wszystkich aktualnie chromatycznych po prostu zadymiarzy. No i tak, mamy oznaczenie, że to, że zadymiarz, który uzyskał rzadkość epicką lub mityczną, będzie miał oczywiście niższe jakby wartości i po prostu nagrody z masterowania. Zmiany w nagrodach z poprzednich sezonów karnetu zadymiarskiego. Nagrody z poprzednich sezonów karnetu zadymiarskiego zostaną automatycznie odebrane po wprowadzeniu nowej aktualizacji. Oznacza to, że we wszelkie nieodebrane zasoby zostaną automatycznie dostarczone na konto użytkownika. W przypadku chromatycznych kredytów zostaną one zamienione na kredyty i przesłane do aktualnie odblokowanego zadymiarza, albo jeżeli masz już wszystkie zadymiarze, zostaną zużyte na sławę. Jeśli chcesz, żeby chromatyczne kredyty... Okej, trochę słabo, że będą to automatycznie odbierać. Tu mamy też napisane, o teraz nagrody z poprzedniego sezonu zadymiarskiego będą również automatycznie odbierane. Jeżeli kiedyś robiliśmy tak, że oszczędzaliśmy kredyty i traktowaliśmy tą funkcjonalność jako bank kredytów. Ja tak robiłam i to mi bardzo, bardzo się nie podoba, bo ja zawsze oszczędzałam kredyty na zadymiarze, który miał wyjść w kolejności, wiecie, jakiejś kolejnej aktualizacji albo jakiś dodatkowy, który po prostu był ogłoszony na brutoku i miał wyjść kiedyś, to teraz nie będę mogła aż tak oszczędzać kredytów. To jest trochę słabe, czyli z każdego poprzedniego karnetu będę musiał wszystkie kredyty odbierać, czyli przed wejściem nowej aktualizacji będzie musiał być pusty karnet. To mi się nie podoba. Tutaj fajnie, że zmienili też sławę. Widzę, że za pierwszy poziom sławy będziemy dostawali zdjęcie profilowe, za drugi jakąś odznakę fajną i za trzeci poziom sławy dostajemy jakąś tajemniczą ramkę. Fajnie, że coś robił pod tym kątem, ale czym jest ta tajemnicza ramka? Może wiecie, jakieś tutaj do profilu kosmetyczne rzeczy. To jest fajne, to jest fajne. Tutaj również mamy rozpisane, od jakich właśnie tych kamieni milowych będziemy mieli jakie wydarzenia. I oczywiście pamiętajcie, że wszystko razem się sumuje. Czyli na początku mamy podwójne star dropy, to później do nich dojdzie jeszcze plus 50% mistrzowskie szaleństwo. Do tego deszcz chromatycznych kredytów i to wszystko będzie razem. To będzie naprawdę mega, mega opcja. No i oczywiście o reszcie wam już wspomniałam, więc koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie mnóstwo łapek w górę, żeby kolejnych informacji na ten temat nie przegapić. Siemanko!